wyjdziemy sobie na murawę, wyjdziemy sobie do szatni, czyli tam, gdzie się przygotowują piłkarze do meczu. Jakie są barwy kości na flagach zresztą? Ja mam czerwone. Można sobie biegać w normalnych butach po lodzie? A w czym się jeździ? Ogromnie ucieszyła ta inicjatywa, żeby przyprowadzać tutaj na stadion przy kałuży przedszkolaków. Oni są w takim okresie, gdzie właśnie dokonuje się ideologicznego wyboru. Wybór słuszny może być tylko jeden, Krakowia. Przedszkolaki, potem trochę starsze, już zdaje się, zachodzą przychodzić na te spotkania Krakowia, kiedy przychodzą tutaj z tymi swoimi tatusiami, czasem nawet z mamusiami dzieci i kopią do upadu piłkę, prawda? Robią to już w biało-czerwonych pasach. No i dobrze. Kto pierwszy za piłką? Kto dogoni piłkę? Bardzo nam się podobało. Dzieciaki były zachwycone. Uważamy, że ta inicjatywa jest niesamowicie interesująca i polecamy ją innym przedszkolom, szkołom, dzieciom większym. Uważam, że nawet nasze trzylatki dzisiaj poradziły sobie fantastycznie. Były zachwycone i bardzo dziękujemy.